Niech mówią, co chcą. Ja jestem wierna snom i sama dobrze wiem, gdzie jaki co. Nauczył mnie czas upadać się, żeby wstać, bo ważne tylko są przyszłe dni. 18 marca 2023 roku w Wieliczce odbyły się warsztaty związane z kamperami i podróżowaniem. Była to część trzeciego Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50. Równoleżnik. Świetna okazja do spotkań z wyjątkowymi podróżnikami, którzy kiedyś zdecydowali się pójść za głosem marzeń i pasji, a teraz podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Partnerem wydarzenia była firma Auto Group Luzar. Na miejscu w salonie Volkswagena od wejścia można było poczuć w powietrzu wakacje. Samochody w różnym stopniu wyposażenia podróżnego przykuwały uwagę ludzi i wyzwalały uśmiech i nierzadko rozmarzenie w oczach. Nic dziwnego, po zimowych miesiącach spędzonych w czterech ścianach, większość z nas chętnie zabrałaby się w takim domu na kółkach daleko w świat, by poczuć trochę wolności. O swoich przygodach związanych z wyjazdami kamperowymi opowiadali nam Agnieszka i Bartek w Brzoskowie jeżdżący ogórkiem, a także Manuela i Paweł w Warzybokowie podróżujący z dwójką dzieci w Kalifornii. To dwa radykalnie różniące się sposoby podróżowania. Pierwsi rzucają wszystko i na długie miesiące wyruszają w świat. Do szczęścia wystarcza im własny pojazd i możliwość zatrzymywania się gdzie chcą i kiedy chcą. Miejsc do spania oraz mniej znanych atrakcji szukają często podczas rozmów z lokalnymi mieszkańcami. O ile znajdują się w stricte turystycznej miejscowości, ludzie są otwarci i pozytywnie nastawieni do przyjezdnych. Chętnie pomagają i doradzają. Dzięki takiej metodzie podróżowania poznają nie tylko to, co widoczne dla każdego turysty, ale również prawdziwe życie toczące się w miejscach, które odwiedzają. Patrzę w wodę i te fale na brzegu, odkąd sięgam pamięcią, nie wiem sama czemu tak. Drudzy korzystają z weekendów i urlopu, by każdą wolną chwilę spędzić z dziećmi poza domem. Stawiają bardziej na wygodę i bezpieczeństwo, dlatego też często korzystają z usług kempingów zapewniających oprócz miejsca do spania całą masę dodatkowych atrakcji. Jeśli jednak noc zastanie ich w drodze, nie mają problemu z przespaniem się na przydrożnym parkingu. Mimo różnic wiele ich łączy. Chcą czerpać z życia pełnymi garściami bez względu na posiadane zasoby pieniędzy i czasu. Przede wszystkim jednak cenią sobie poczucie wolności i niezależności, które daje im sposób podróżowania, jaki wybrali. W ostatnich latach w Polsce i na świecie coraz częściej słyszy się o pewnym stylu podróżowania, a mianowicie vanlife'ie. Daje nam on możliwość życia na własnych warunkach i patrzenia na świat w sposób, którego większość ludzi nigdy nie zobaczy. Nieistotne tu jest, czy podróżujesz Kalifornią za prawie 500 000, starym kultowym ogórkiem, czy zwykłym kombi. Przesłanie jest takie, że jeśli tylko chcesz, możesz naprawdę żyć. Niezależnie od tego, kim jesteś i czym się w życiu zajmujesz, vanlife oferuje świat możliwości i przygód. Podczas sobotniego spotkania dowiedzieliśmy się kilku rzeczy, które w przyszłości mogą uratować nam zadek. Znalazły się cenne rady i pomysły, o których warto pamiętać. Z interesujących mnie rzeczy, na które zwróciłem uwagę, mogę wymienić. Składane trapy do wyjeżdżania z trudnego terenu. Składane dziecięce foteliki samochodowe. Kompaktową lodówkę kompresorową, która zużywa o wiele mniej prądu niż tradycyjna lodówka turystyczna. Moskitiery na magnesach montowane do drzwi. Oraz lista aplikacji pomocnych w wyszukiwaniu sprawdzonych miejscówek do spania na dziko. Część z tych pomysłów będę chciał wprowadzić do mojego auta i na pewno dowiecie się o nich więcej w kolejnych filmach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że materiał Was zainteresował i być może chcecie zobaczyć więcej tego typu filmów. Dajcie o tym znać w komentarzach. Może jakieś uwagi, pomysły, własne przemyślenia. Miło mi będzie, jak zasubskrybujesz kanał. Pozdrawiam i do zaś.